Witajcie, witam was na dzisiejszym filmie z serii Rolnik Zachodu, a jest ze mną pan Rolniczkowski. Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie, witam. Na początek zachęcam subskrybować mój kanał, jak i pana Rolniczkowskiego. Dziękuję. No i co, ja nie przedłużając, lecę sobie rozrzucać obornik w listopadzie. Pan o tu leci sobie ładowarką, pan Rolniczkowski. Eleganckie JCB. No i jedziemy naszym nowym masterem. Pszenica nam tu jakoś poschodziła po tym siewniku, bardzo ładnie nawet. Zobaczymy, jak będzie spała. No, ładnie posadziła, nie ma nikaj żadnych tych, no, nie podosiewane. Kurde, ale się prezentuje Masek z tym rozrzutnikiem. Pasuje do tego rozrzutnika Masek. Robi robotę. Rozrzutnik pożyczony od Gienka. Kurde, żeś mi uciekł. O, kogucik. 50 lat. Masej. A to ładowarka ma 53. Cię już zaraz dogonię. Ła, aś tam winął. Fajnie się tym Masejem jeździ. Kurde, nasz obornik zarośnięty. No. O Boże, kiedy my to wozili, ty? Miesiąc temu. Lepiej jak miesiąc. Musimy się jakoś kapitalnie ustawić. Bo nie mogę to się tu naładować. Czekaj. Chyba, że... O, wiem jak. Ty będziesz tam podjeżdżał, a ja tu sobie cofnę. O. No i zobaczcie, jak pan Rolniczkowski ładuje ładowareczką. Żeby nie uszkodzić, bo do straty. 16% jedna łycha ma. Tutaj ich tu trzeba naładować, czekajcie. Ile ten rozrzutnik ma? 16,5 tony na niego wchodzi, a szerokość 12 metrów rozrzutu. Fajnie wygląda ściągnika ładowania. Elegancko. No. Ja przecież taki szpętem operuje. Ja nie umiem jeszcze tak dobrze. Dobrze ci idzie. Przydałaby nam się tako na gospodarstwo. No, bez kitu, elegancki sprzęcik. Trenią bujo. Bujo. Jakby się nie obalił ino. To też nie nasze. Już prawie połowa rozrzutnika jest załadowana. Szybko to pójdzie. Ja sobie go już rozłożę. O. Nie no, to jest coś pięknego, ten Masejek. Elegancki, udał się nam na tej serii. W tych chaszczach. Jak se stoi. Chaszcza. Zarośnięte wszystko. Dobra. O, lag był jakiś. Miniatura zrobiona. Elegancko w krzakach. Ładnie się prezentuje. Ludzie powiedzą, taki sprzęt w takich krzakach stoi. Jeszcze weźmiemy ponad połowę. 80% jeszcze jest łycha, może dwie. Niecałe dwie. Łycha i trochę i będzie. Jeszcze trochę doładuj. O Jezus! O kurde! Myszy podniosły, wzięły i przetegowały. No mam takie tu napasione te myszy. No. Kurde, co? Jezu, wysypuję. Jezu, zmarłem się, że się łownik puścił. A tu na drzwiastiku mi opuściło się. Jak chcę rękę oprzył. Dobra, elegancko. Elegancko, panie, ale elegancko to sprzęt tu mam. Jeszcze jakby chociaż były... No dobra, jeden jest nas, no nie będę już nic mówił, ale jakby wszystkie były nasze. No. To by było elegancko. Ludzie jadą, będą patrzeć. Sprzęt tu jeździ po polu. Możesz tam brać tę torkę i od tej strony zacznie. Ja już właśnie, tu jest na gospodarstwie. Kurde, w zatorku, że za mną nie siedział.
Jest tęski. No i widzicie widzowie, ja sobie tu rzucam bornik. Ładnie robota idzie. 12 metrów w szerokości, to trochę bierę tego pola. Powinno nam to starczyć na ten kawałek. Tyle obornika. I po pierwszym przejeździe zobaczymy, ile tego pójdzie. Co to jakoś obliczymy, ile tego będzie upływało. Ale gnoja starczy, mi się wydaje. Mi też się wydaje, że starczy. Nic praktycznie nie zeszła, żeś tyle naładowali. Chyba ile ty hołdy jeszcze. Trochę mnie tu ściągło. Jeszcze nam muszą chyba 4 przyczepy dowieść. Bo to co ukradli. A, cholera, faktycznie. No, to tego obornika będzie dużo jeszcze, na przyszły sezon starczy. Zawieziemy go gdzieś z tyłu na gospodarstwie, wywalemy jak zostanie. I będzie na kolejne sezony. A czy to się będzie ślizgo? Tym głównie. Jakoś mega dużo tego nie dowolę. Trochę tego jest, ale może mieć ciężej niż normalnie. Jakby jechał. Elegancko się tu rozkładam. Dobra. Oroć chyba bardziej oroć. Idzie elegancko Zetor. Głęboko, kurde, to zaorej. To duży bieg. Czy tam widzę, w oddali cię tam widzę, jak idzie robota ci. Widzę, jak tam już jedziesz daleko. I mamy sobie 7 minutę filmu. Elegancko. Zaraz będziemy mieli już jeden rzutnik wyrzucony. Tak dojadę tam i z powrotem jeszcze trochę zostaje. Kurde, do tego obornika będę miał za dużo. No. Nie wiem, co my z tym zrobimy. Będzie na następny rok. Na worki będę nas sprzedawać, albo na wiaderka. Na wiaderka najlepiej będzie. No. O kurde, ale to się prezentuje. No, a Zatorek koło mnie przyjechał taki malutki. Ale ładnie idzie orka, ładnie to wygląda to oranie. Po tym oborniku. A Zetor jak tam ciężko mu? No, czuję. 9 na godzinę jada. No. Ale idzie. O, dobra. Co ty mu większy bieg? Teraz nawet 11. Nie no, ładnie kryje. Jest mały poślizg, ale idzie. Bo gówno mokre je. Dobrze, że idzie. Ale tu komuś pole zachwaściało. Chyba tu u góry je. Będziemy brać. Ty, ja to sero jadę do tego, bo jego znam tego właściciela. Weź jeszcze obornik, syp zaoromy to przy okazji, ty. No. I teraz profesjonalnie ja se załaduję, zobaczymy jak idzie mi kierowanie tą ładowarką. Czy w ogóle to umie obsłużyć? Mi to jakoś poszło. I się przyzwyczaić do tego joysticka. Lekko tam chodzi, ten joystick. Na takich ładowarkach to się nie rozleci. Kurde, kamienie się tu wyłorują. Może pod kukurydzę na wystawie zbieramy kamienie znowu. Będzie trza. A ta elegancko ładujesz, widzę z daleka. No, trochę, że tu przyjaciół rozrzutnika. Jednak będzie zły. Dobrze, że tu mam nastawki drewniane, to że burty nie... No, daje, właśnie to jest duży plus. Nie pokrzywię, tylko że deskę złomą.
powrotem. Mhm. No tu to zajdzie trochę na obronie tego pola. Później będzie trzeba nadwajać. No. A puga na razie do dużego nie będę jak mamy od mała traktory będą raziła. No. Bo mamy dwa pugi to. Kiedy weźmie przetestuje się go z tym 5-skim wątkiem. Mamy wszystko tam poorane, tylko to pole wystarczy poorać. Nie chyba, żeby coś doszło, to by było doorane. Nie wiem, zostałem się na tym górę, może to dogadamy się. Fajnie by było. Dzierżawę choćby. No. Też to nie głupi pomysł wziąć jakieś tam dzierżawy. Widzę, że trzeba całkowicie zarośnie. Hmm. To przecież mi też blisko. No. Co? A mówię, że też blisko pole? No, koło tego. Dobrze, żeby ładnie przerobione. Talerzowali, bo by całe było takie zarośnięte. Ludzie by tak myśleli, że to... Że ubór jakiś. Do tego już talerzować nie będziemy, tylko te haszcz to myślę, że na rozzaoromę pług. A no, proszę, powinien przykryć. Nie oplościać. No na taki kawałeczek talerzówku nie płacamy. No i sobie lecę kolejny przejazd z powrotem. A ja sobie masejkiem wyjeżdżam. O, no, muszę się pośpieszyć, zaraz dogonię. Sork. Mówisz? Nie? Jak ty wjedziesz, to... Teraz przejadę to. Ale z Trexem ruczył. Bo ja jadę z tym rozrzutnikiem 16 na godzinę. Dobra prędkość. Jak do tego rozrzutnika. Z takiej oddalonej perspektywy jadę, żeby fajnie było widać, czy mi to dorzucą. Bydlak to mnie zaraz przegoni. No. Ale elegancko ci ta orka tu idzie. No jak? Ja ani kierownicy jeszcze nie wróć, gdzie jedzie samo. Nie trzeba nawigacji. Do dużego by się nawigacja do sieci przydała. Mhm. I do orki też by się przydały nawigacje do tych małych traktorów. Ale nie stać. Tak, to się nie powodzi. No. Trzeba pola trochę dokupić, bo sprzęt mamy, a pola mało. Jakiś większy kawałeczek wziąć, zakupić, albo tak jak mówiłeś, wynająć. No pociąg nie jechał, bo mi tu kogo mówi. Aż się widzę, jak to elegancko jedziesz po tych torach. Tu mostek idzie. Ogień z rury. Do góry. Ten obciążnik to mu pasuje, temu Masejowi i te obciążniki z tyłu. Robią robotę, ci powiem. No. Fajnie tak, który to ciąży. No. Ładnie wygląda. Zero, jeszcze dwa razy przejadę i będzie pół pola zrobione. Może nie dwa, ale trzy razy jak przejadę, to będzie na pewno już pół pola zrobione.
Ła! Wyszedł z bruzdy. Ja? Ja. Już się mu orka znudziła. Ładnie kryje. Ubywa ci też tego pola przy tym oraniu. Idzie nawet na jednego. No. A jak drugi jeszcze dojedzie, to pola ubywać będzie, a ubywać. Bo my to już tam było na kieci. Ja to był taki pierwszy bacznik, my tu orkę robili. No. No coś z początku. Z początku. Nie wiem, czy to u ciebie było na kanale, czy u mnie. Nie pamiętam już. Nawet nie wiem, czy dwóch filmów nie było. No możliwe. Kurde, tyle tych filmów już, że nie pamiętam. No. Chyba to jest, jak się nie mylę, to jest 22 odcinek. Nagrywany. 22 albo 24. Ale nie jestem pewny tego. Elegancko sabotuje znowu rozrzutnik. Rzadko spotykane akcje są u mnie na kanale, takie obornie, takim większym sprzętem. Już co to małym sprzętem. Ale to profesjonalnie robię, to idzie. Że rozrzutnik od firmy jakiś tam Hawe chyba DST16. W sumie z tego problemu też było, tym już raz. No. Nie ma dużo kamieni, takie drobniejsze są. Też chyba dobre by zbierać, żeby nie było. A czy no mówię ten tylko, takie drobniejsze są dla tych pozostałych pola. Ale tu to może z tego pola, może nawet tą większą szczepę tych kamieni by szło na zbierać. To duże pole, aby do tego, które było, jeszcze by my na tym zarobili. Siewnik do kukurydzy, bo jeszcze nie mamy siewnika do kukurydzy. Też by się przydało kupić, żeby już to samemu siedzieć, a nie zaś się prosić ludzi. Jeździ usługi, myślę, że na wiosnę się kupi. No. Później też możemy na usługi jechać siać. Jakby się zwracały maszyny. Ale to już jakiś większy by się kupiło do Maseja, żeby Masej miał co robić u nas na gospodarstwie. Napiszcie w komentarzach, czy mamy zostawić Fenda, czy mamy go sprzedać. Bo my już sami nie wiemy. No. Bo teraz stoi cały czas, będzie stół. A jak go sprzedamy, to będziemy go dać, żeby się przydał akurat. Tak będzie. No. Nagle robota się znajdzie. No. Trzeba chyba najlepiej go zostawić na cały sezon. Jak przez jeden sezon nie będzie nic zrobił od czasu, jak jest Masej, to sprzedajemy. Wtedy to będziemy wiedzieć. Chyba, że będzie tak szybko pola dogodziło. Dużo. Się zobaczy. Na razie niech stoi jeszcze. Może jeszcze ten rok, do końca tego roku niech stoi. Mamy listopad, to już nie dużo tam do końca roku. Niech tam sobie do szopy nie stoi. No. Ale kiedy sobie nim przypomnę? Może. Ty, bo my nie mamy szopy. Pustej, wolnej. Wiatę by się jakąś dało. Coś trzeba tam myśleć. Bo nowy ciągnik nie będzie moknął. No, tylko tak, żeby wiata powstała. Żeby tam z 5 lat nie powstawała. Tylko malutko wiatka jako. No, tak, żeby schować ciągnik, jakąś przyczepę i porę maszyn. Może dwa ciągniki. Ale się kopci. No, z obornika się kurzy fest. A ty, ale szybko idzie orka. No, zdziwiony, ja w szoku jechał. No. Ale ile tam jeździsz? 9, 10, 11 max.
No to ładnie idzie. Też fajnie, bo nie ma lagu na serwerze. No. Fajnie się gra. Pana Stasia jeszcze nie ma dalej. Nie wiem, kiedy wróci. Czy wróci, no, a nie, to idzie do zwolnienia. Nie wiem, co się dzieje, chyba się zapod. Chyba. Kurde. Coś mnie tu bzyko w tym zatorze. Ja? Kurde, muchę tu mam, ale masara. Ta drzwi otwórz, by leci. Zaraz ją tu czekaj. Wpadnie do gnoja to. I dup, kurde, dele. O Jezus Maria. Cało szyba uwalono. Od muchy? Ja bym ją rozplaszczył. Tak naleźć. Chaję za orej. Zaraz tu. Masakra. Kona tu musi jakaś zimować. To jeszcze jeszcze letnia. No. Szykaj siedziała w, nie wiem, w siedzisku pod siedziskiem. Jakaś musiała się tam poznać. Kurde, no niechaj na drogę wyjeżdżam, tak jest. A też coś chcesz po rajnaciku? Myślę, że chyba możesz mi zostawić tego zatora, ja tu dojadę do końca. Właśnie tak miałem mówić. Aby sobie przejąłem z dwa razy, nie? Ja to ci go tu zostawię, żebyś lecieć będzie. Do końca dojadę i jedź tym sprzętem. Kurde, tego to aż miło siadnąć. No. Dziękuję. Kryczyki zostawił, jest Maria. Lokalizowie. I oramy. Ogień. Dobra, elegancko. Kurde, przód do góry. Kurde, ale tu pszoki. Kurczę, mi go tu ściągą. I przyzwyczajony do tego zatora. Technologia. Przeszedł się z dobrego sprzęta na trochę gorszy, to już się nie da. Nie, bo tu rozrzucanie obornika to tak leciutko szło tu. No, trzeba się skupić. Ursusy tu kupimy. Zatrudnimy jakieś mieci. Pługi zagonowe i będę robić. Ja widzę, że tam się ładujesz. Mhm. Dojadę i tam z powrotem ku drodze dojadę i sobie będziemy kończyć film. Elegancki. Kurde, będę fajny ten traktorek taki amerykański. Hmm? Ale tu fajne siedzenie jest. By mucha z siedzenia nie wyleciała inna. No. No to, że wyleciał. Hmm? Źle się to na nie skończyło. Widzę, że tu szyba taką w jednym miejscu umazano. Na masakra. Wszystkie takie czyściutkie, a tu jedna tylko umazano. Zator dostaje z tym pługiem. Musi iść. Widzę, że tam oporował latarz ładowarką. Ja, po całym polu normalnie. No. Kurde, eleganckie te sprzęty, mi się to podoba.
Lepiej no to rozrzutnik nie uszkodzi, bo się nie wypłaca i tej ładowarki. No, oby masę chodził bez awaryjnie. Musi. Kurde, ale to zarosło masakra. Eleganckie to wszystko. Dżęty amerykańskie się powodzi. No jak? Tu już tej orki upływa. Jak później tu na dwa, może na twoim filmie uda się jeszcze na dwa tu wlecieć. To fajnie by było. Nie pójdzie elegancko. Najwyżej tak, później wsiada tym jakim Jundirem. No. Albo masę ja spróbuję. Albo masę ja też nie to powiedzieć. No. Ciekawe jak się będzie prezentował z tym pługiem. Ten tu lekki poślizg ma. No jest poślizg, jest jednak nawalone, nawalone jest towar. Ale go katujesz. Ma co robić, Zetor. No ale ładnie idzie. Kryje głęboko orana. Ile już zaorane je ty. Tam dużo do polania brakuje. Te dwa razy tyle. No, no. Dwa. No. Ale tak, że nie brakuje. No dwa się padnie, tyle, padnie się. Połowa była. Padnie się jeszcze jednym. Jednym. Dobrze, mamy dwa pługi chociaż. No. Nie trzeba pożyczać. Dobra widzowie, to by było na tyle. Zachęcam do subskrypcji kanału, lecimy po 1100 subskrypcji. Bo mnie tu nie przejechało. No bo to no, nie ja wiem, że ja tak wyszedłem. Zapraszam o tu do tego pana Radniczkowskiego, subskrybujcie kanał, bo lecimy u niego po 100 subskrybentów. Ja nie uda się, dzięki. Na pewno się uda. No i co, to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Na razie, cześć. Hejo.